My tu gadu-gadu, otwieramy sobie punkty informacyjne dla ludzi, którzy, jak pokazują doświadczenia Zachodu, nie chcą żadnych informacji poza tą, gdzie przyznawany jest zasiłek. No a Niemcy wracają na dawne tory w relacjach z Rosją. Wszystko, o czym trąbię od ponad roku, sprawdza się z wyjątkową skutecznością. Oto za 3 dni, czyli w najbliższą niedzielę, 20 października o godzinie 18:30, w lobby 5-gwiazdkowego hotelu 4 pory roku w Baku, czyli stolicy Azerbejdżanu, ma spotkać się grupa wpływowych Rosjan i Niemców. Hotel wygląda tak. Co będą robili podczas tego wieczornego spotkania zaproszeni goście? No, będą jeść kolację wspólnie. A kolacje w Baku wyglądają tak. A co po kolacji? No, ktoś tak może zapytać, co po kolacji? Otóż po kolacji wstanie kolejny dzień, czyli poniedziałek, i wówczas odbędą się oficjalne rozmowy o współpracy niemiecko-rosyjskiej. U nas natomiast na okrągło. Tusk, Ziobro, Kaczyński, Kaczyński, Duda, Tusk, no i Ziobro. Gówniane komisje śledcze, które niczego nie dowodzą, marszałek Bawidamek, żenująca telewizja w stanie likwidacji za 4 miliardy złotych i perspektywa, że staniemy się najbardziej technicznym krajem ze względu na wątpliwe, ale jednak kwalifikacje gości, którym rząd zamierza zrobić tutaj tak dobrze, żeby poczuli się jak u siebie. Bardziej niż my. Tu Marek Miśko i kanał Marek Miśko Czuwaj. Czuwaj w tygodniu o sprawach ważnych i pilnych, a za taką sprawę uważam zawracanie polskiej gitary, gdy na świecie dzieją się rzeczy ważne i bardzo ważne. Witajcie i czujcie się jak u siebie, no bo jesteśmy chyba jeszcze u siebie. Dziękuję, że decydujecie się wspierać moją czuwajową aktywność społeczną, która od dłuższego czasu wybiega już znacznie dalej niż sam internet. Wszystkie moje społeczne działania mogą być podejmowane z takim rozmachem i skutecznością dzięki waszemu zaangażowaniu, dlatego jak zwykle kłaniam się za to wszystko w pas. Każdemu z was, a szczególnie mecenasom tego społecznego projektu przede wszystkim. Bez was wszystko to nie byłoby możliwe. Jeżeli ktoś z Państwa byłby natomiast zainteresowany dołączeniem do zaszczytnego grona mecenasów i ma życzenie pomóc w mojej aktywności w ten właśnie sposób, ale przede wszystkim wierzy w to, że to, co wspólnie tutaj robimy, ma sens i warte jest kontynuowania, no to zapraszam do opisu tego filmu i pierwszego komentarza. No to co? Zaczynamy. Niemcy rozpoczynają więc nawiązywanie ponownych relacji z Rosją. Oczywiście co innego Scholz obiecuje Załęskiemu, a co innego robi jego administracja. W poważnym świecie takie działanie nazywa się racją stanu lub interesem narodowym. No, przypominam te dwa zwroty, ponieważ długo w normalnym świecie już nie żyjemy, no i część, może tak być, taka sytuacja nawet następuje, więc część ludzi może być zdziwiona, części może się wydawać mniej oczywista. No, zresztą sam się na tym niekiedy nawet łapie. W moim przekonaniu jest natomiast tak. Niemiecka gospodarka upada i straciła przez wojnę ponad 200 miliardów euro, o czym informowałem w poprzednich programach, powołując się na instytuty badawcze niemieckie. O, ta gospodarka pada głównie z powodu wzrostu kosztów paliw. Bez taniego gazu niemiecki gigant chemiczny BASF znajdzie się w dużych kłopotach, o ile już nie jest. Biorąc pod uwagę, że jest to największa tego typu firma na świecie, no to trzeba mieć świadomość, że nie będzie to oddziaływanie lokalne, ale globalne. Niemcy grają więc na kilku fortepianach. A myślałem, że to Polacy są w fortepian dobrzy. No, chociażby Chopin, prawda? Ale te czasy, jak widać, już minęły. Więc Niemcy nie udzielają wsparcia Kijowowi takiego, jakie ten by oczekiwał. Od kilku tygodni obserwujemy zresztą silną kampanię propagandową, która ma skłonić Scholza, aby przekazał na wschód niemieckie systemy powietrze-ziemia, które nazywają się Taurus. Scholz mówi jednak nie. Z jednej strony poklepuje oczywiście Załęskiego po plecach i zachęca do zaprowadzenia pokoju na warunkach kraju, którego również nazwy nie można wymieniać, a który to leży nad Dnieprem, no ale z drugiej strony robi politykę.
swojego kraju. Czy Putin na takie coś się obraża? No, w moim przekonaniu nie. No bo również rozumie politykę. No, pewnie dał kilka warunków, wyznaczył kilka granic, po przekroczeniu których współpraca będzie niemożliwa. No i z pewnością były to wspomniane systemy rakietowe dalekiego zasięgu. No, co do zasady, że w Niemczech może mieć sojusznika przy ponownym ociepleniu stosunków z Unią Europejską, to chyba większość analityków się nawet już zgadza, chociaż na początku nie wydawało się to takie oczywiste. Ktoś powie, powrót do stosunków dyplomatycznych z napastniczym krajem, którym jest Rosja, to jest niemożliwe. I gada pan głupot. A ja uważam, że bardzo możliwe. Niemcy przecież dzięki Francji i staraniom Roberta Schumana po wymordowaniu dziesiątek milionów ludzi i doprowadzeniu do wybuchu największej wojny w dziejach świata zaczęły wracać na łono ludzi cywilizowanych już w styczniu 1958 roku, czyli zaledwie 13 lat po zakończeniu działań wojennych w Europie. Jeszcze trupy nie zdążyły dobrze ostygnąć. Wtedy sześć krajów, czyli Niemcy, Francja, Włochy, Holandia, Belgia i Luksemburg, założyły protoplastkę dzisiejszej Unii Europejskiej, czyli Europejską Wspólnotę Gospodarczą. Gdyby jednak liczyć przywracanie Niemiec do życia od planu Schumana, to ich rehabilitacja nastąpiła już po 7, a nie 13 latach po wojnie, wraz z podpisaniem traktatu paryskiego, który powołał do życia Europejską Wspólnotę Węgla i Stali. Jakby ktoś chciał jeszcze mówić o dziejowej sprawiedliwości w kontekście Rosji, która będzie rehabilitowana i jestem o tym przekonany, to można wspomnieć chociażby to, jak została potraktowana po wojnie Polska oraz jak Amerykanie zapewniali bezpieczne lądowanie nazistowskim aparatczykom i zbrodniarzom, chociażby takim jak rzeźnik z Woli, czyli Heinz Reinefart. W ciągu dwóch dni oddziały Reinefarta, w skład których wchodziła niesławna SS Sturmbrigade Dirlewanger pod dowództwem SS Oberführera Oskara Dirlewangera, zamordowały około 60 tysięcy cywilnych mieszkańców Warszawy w wydarzeniu, które nam, Polakom, znane jest jako rzeź Woli. Czy on został ukarany? Ależ skąd? W grudniu 1951 roku został wybrany burmistrzem miasta Westerland, głównego miasta na wyspie Sylt. W roku 1962 został wybrany do parlamentu Landtagu Szlezwiku-Holsztynu, to taki land. No a po zakończeniu kadencji w roku 1967 pracował jako prawnik i spokojnie dożył starości w swojej rezydencji w miasteczku Kurorcie nad Morzem Północnym. Zresztą ten dom można do dzisiaj wynająć przez system Airbnb czy Booking i zamieszkać w takim domu. Wynajmuje go jego syn. Kilkanaście lat temu przygotowałem w Polskim Radiu reportaż na ten temat. Pamiętam, były takie dwa reportaże, które w swoim życiu wysyłałem na nagrodę, która nazywała się Polsko-Niemiecka Nagroda Dziennikarska. Pierwsza praca to był reportaż o nazwie Urzecze, no i pokazywał taką strukturę lokalną ludzi mikroregionu etnograficznego Urzecze, które ciągnie się od warszawskiej Saskiej Kępy i leci sobie w górę rzeki aż w kierunku Konstancina Jeziorny i Góry Kalwarii, nawet bym powiedział. Ta praca została zakwalifikowana do ścisłego finału. Pamiętam, byliśmy nawet z małżonką w Poczdamie na gali uroczystej. W związku z tą pracą właśnie następną pracą, którą wykonałem i wysłałem na ten sam konkurs, uważam, że praca była znacznie lepsza od poprzedniej, była to praca dotycząca rzeźnika z Woli, Heinza Reinefarta, i nazywała się Dobry burmistrz z wyspy Sylt. No niestety komisja orzekła, że jednak jest za słaba, bo może była. A może temat nie pasował do pojednania. Tak czy inaczej, oto wyspa Sylt. Po co przywołuję te historyczne dane? No po to, aby pokazać, że nic nie jest trwałe, że sprawiedliwość następuje na dogodnych dla polityków warunkach i że powrót Rosji na łono cywilizowanego świata wcale nie jest wykluczony, a w moim przekonaniu, obym się mylił, bo to będzie katastrofalne dla Polski, właśnie się rozpoczyna. Oczywiście w opozycji do Niemiec jest wiele innych sił. Nie chcą tego Amerykanie, Francuzi, nie chcą Anglicy. Kto wygra tę przepychankę, a kto zostanie poświęcony, ciężko orzec. No my z pewnością będziemy bezpieczni, tak uważam. A nawet jeżeli nie i okazałoby się, że stracimy kraj, no to przeniesiemy się do Petersburga, który zaatakujemy pod dowództwem generała Andrzejczaka na białym koniu, no i sobie tam zamieszkamy, zamiast w Polsce. To bardzo ładne miasto, Petersburg zresztą. A na poważnie,
O spotkaniu niemieckiej elity biznesowej z przedstawicielami rosyjskiego układu poinformowali niemieccy dziennikarze gazety Die Zeit i programu telewizyjnego niemieckiej sieci medialnej ARD. Program nazywa się Kontrast. Jak podają, rozmowy mają potrwać od 11 do 13, a pobyt Niemców w hotelu ma zakończyć się poniedziałkowym lunchem. No i teraz lista uczestników. Najpierw ci z paszportami wydanymi przez Berlin. Dziwnym zbiegiem okoliczności większość z nich to byli ważni politycy. Były premier Brandenburgii Matthias Plecak z SPD, były szef urzędu kanclerskiego Ronald Pofal, on z kolei z CDU, no i będzie też lobbysta na rzecz Rosji Martin Hoffmann. Dziennikarze wymieniali na tej liście również byłego kandydata na kanclerza i szefa CDU Armina Lesechta. No jednak jego współpracownica, która zabierała głos w jego imieniu, zaprzeczyła jego obecności na miejscu w Baku. Laschet to jedyna osoba z listy, która wyraźnie to zrobiła, czyli zaprzeczyła. Inni, choć nie potwierdzili swojej obecności, odpowiadali wymijająco lub nie odpowiadali na pytania dziennikarzy wcale. Na liście jest również dwóch wysoko postawionych Szwajcarów, ale o nich mniej wiadomo. Po stronie rosyjskiej będą to natomiast Wiktor Zubkow, były premier Rosji i znajomy Władimira Putina, dziś szef Rady Nadzorczej Gazpromu. Będzie też Michał Szwytkoj, czyli doradca Putina do spraw współpracy kulturalnej. A jakże? Za zasłoną kultury można zrobić wiele rzeczy. Panowie się spotkali, o kulturze rozmawiali, prawda? Więc czego się czepiacie? Więc ta współpraca, którą podejmuje ten pan na Niwie, odbywać się ma rzecz jasna za granicą. Będzie też Valery Fadiew, czyli szef Rady Praw Człowieka, jakkolwiek by to zabrzmiało, w Rosji, no i propagandysta wojenny objęty sankcjami Unii Europejskiej. Spotkanie ma na celu ożywienie relacji i dialogu pomiędzy obydwoma krajami. Tak się zapowiada. Ma nawet swój tytuł to robocze spotkanie, czyli spotkanie współprzewodniczących i członków Komitetu Koordynacyjnego Dialogu Petersburskiego. Dialog petersburski, dla przypomnienia, był takim politycznym formatem dyskusji założonym 25 lat temu przez prezydenta Rosji Władimira Putina i ówczesnego kanclerza Niemiec Gerharda Schrödera z SPD. To właśnie ten sam Gerhard Schröder po zakończeniu kadencji na najwyższym stanowisku w Niemczech objął nowe, ale już w kilku rosyjskich spółkach energetycznych, w tym w Gazpromie. Dziennikarze grzmią, że odbycie się takiego spotkania wywołałoby rzecz jasna polityczną burzę, gdyż podważałoby oficjalną politykę zagraniczną Republiki Federalnej Niemiec, której celem jest polityczna izolacja Rosji. Polecam zwrócić Państwa uwagę na jakże piękny kwantyfikator o brzmieniu oficjalną. Oficjalną politykę zagraniczną RFN. Czyli rozumiem, że jest jeszcze jakaś nieoficjalna polityka. Może jest to polityka taka jak zawsze, czyli budowa niemiecko-rosyjskiego sojuszu ponad polskimi głowami. A może to już poszło w zapomnienie? Może wszystkie narody i państwa mają wspólny cel, którym jest humanizm, ludzkość? Może ten cel przyświeca teraz narodom Europy? Może nie jest tak, jak mówi Miśko i inni troglodyci? Może państwa nie mają już swoich interesów, tylko mają interesy wspólne? A może jednak mam rację. Kto wie? A może nie mam z kolei? Może po prostu biznes szuka zaczepienia i to spotkanie jest czysto biznesowe? Kumple nie widzieli się po latach. Może nie ma to nic wspólnego z polityką Niemiec? No dobrze, ale załóżmy, że jakimś cudem pokój następuje. Że Rosja wycofuje się z całego zajmowanego przez siebie okupowanego terytorium, co uważam za niemożliwe, no ale jest to hipoteza, więc ją dopuśćmy. Mija pierwsze pół roku, no przecież czas się nie zatrzyma. Mija rok. I co dalej? Rosja byłaby dalej objęta sankcjami? Co by było ustalone na takim zgromadzeniu pokojowym? Czego chciałaby część Kijowa? Czego chciałaby Moskwa? Przecież ci, którzy zaatakowali, też stawialiby swoje warunki. A jakże przecież? Żadnej wojny nie przegrali. Więc może w jednym z tych warunków byłoby zapisane, że wracamy powolutku do współpracy gospodarczej. Myślę, że trwałoby powolne rozmrażanie napiętych relacji. Jeżeli Niemcy stoją twardo na stanowisku, że Rosję trzeba powstrzymać i że nie ma już z nią co gadać, to po co, tak sobie myślę, może się mylę, po co tyle zachodu w kwestii tej rury sunącej po dnie Bałtyku,
która to rura transferowała jeszcze do niedawna tani rosyjski gaz potrzebny do napędzania niemieckiej gospodarki. Bo skoro Rosja jest przez Niemców definitywnie skreślona, co sugerują dziennikarze, a jakże, no to sami powinni tę rurę Niemcy wysadzić w powietrze na znak sprzeciwu wobec wywoływania niewypowiedzianych konfliktów, wojny niepodległemu krajowi. No, tymczasem Scholz się wściekł i przestał się spotykać z Donaldem Tuskiem. W Poczdamie na rozdaniu nagród, gdzie mieli być, ich nie było. Niemcy uważają, że jak podaje tamtejsza prasa, kanclerz Rzeszy ma ogromne pretensje wobec rządu Donalda Tuska, że ten nie schwytał rzekomych obywateli kraju, którego nazwy nie wolno wymieniać, a jego stolica leży nad Dnieprem, którzy mieli dokonać tego sabotażu. O, myślę, że nie zdajemy sobie do końca sprawy, jak ważna dla Niemców i dla przyszłości Polski, ku naszemu nieszczęściu rzecz jasna, jest ta rura o długości 1222 km, co czyni ją najdłuższym gazociągiem morskim na świecie. Sprawdza się też moja kolejna teza, którą wypowiedziałem 9 miesięcy temu, że każda wojna musi kiedyś się zakończyć, a Europa zacznie nią być powoli zmęczona. O, wtedy nazywano mnie rzecz jasna i wielu tym podobnych publicystów, jakkolwiek byśmy się nazywali, gadaczy, że jesteśmy rosyjskimi agentami. Aż tu nagle czytam wczoraj niemiecką prasę i znajduję w niej sprawozdanie z ostatniej wizyty prezydenta Załęskiego w zachodniej Europie. I tak dziennik Frankfurter Rundschau pisze, że Wołodymyr Załęski nie wraca z europejskiej podróży z pustymi rękami. No, pisze, że sojusznicy w Londynie, Paryżu i Berlinie uzupełnili słowa solidarności wobec jego kraju dodatkowymi obietnicami dostaw broni. Niemniej jednak Załęski nie będzie usatysfakcjonowany. Nie tylko dlatego, że wciąż nie otrzymał pozwolenia na użycie broni dalekiego zasięgu przeciwko celom na terytorium Rosji. Ta decyzja zapada rzecz jasna przy współudziale Stanów Zjednoczonych, a może wyłącznie tylko z inicjatywy Stanów Zjednoczonych. Ale także dlatego, że jego wizyty wyraźnie pokazały, iż europejscy sojusznicy stają się mniej świadomi trudnej sytuacji wojskowej armii, która walczy z Rosją. I zdaniem gazety to samo dotyczy Stanów Zjednoczonych, które są największym sojusznikiem tego właśnie kraju, tak został on określony. Dziennik też zauważył, że nie zmienił nastawienia europejskiego i amerykańskiego plan zwycięstwa przedstawiony przez Załęskiego, czyli z krokami w kierunku pokoju, aby zmusić do tego planu Rosję. Takie słowa mogą zadowolić wszystkich tych, którzy wzywają do negocjacji. Wciąż jednak nie jest jasne, w jaki sposób można przekonać Władimira Putina, pisze dziennikarz, do takich ustępstw. No, jak się Niemcy dogadają z ruskimi, to oni się sami przekonają już bez niczyjego udziału. Ale kolejny artykuł, Stuttgarter Zeitung. Podkreśla on z kolei, że wizyta Załęskiego w Berlinie przebiegła według ustalonego schematu spotkań z kanclerzem Olafem Scholzem. To bardzo ważne teraz, co powiem, ponieważ pokazuje pewną systematykę w działalności dyplomatycznej reprezentantów Kijowa. Więc to działanie Załęskiego obejmuje obszerne podziękowania Ukrainy za niemiecką pomoc, co, jak zaznacza dziennikarz, jest właściwe, biorąc pod uwagę wielkość wkładu Niemiec. Załęski wykazuje się tutaj umiejętnościami dyplomatycznymi, tak pochwalono prezydenta tego kraju. Wie, że nie krytykując, osiągnie z Scholzem więcej niż stosując strategię ciągłej publicznej krytyki tego, czego Niemcy po prostu nie lubią. O cóż, gra się tak, jak przeciwnik pozwala. Do Niemiec z uprzejmością, z łagodnością, a do Polski z pazernością, brakiem wdzięczności i nieustannym pohukiwaniem. O, polska narracja mówiąca nieustannie, że Kijów bije się również za Warszawę, odcisnęła tak wielkie piętno na dyplomacji tamtego kraju, że powszechnym jest tam taka właśnie opinia, a w związku z tym Polska nie może świadczyć uprzejmości, ale ma obowiązek dostarczenia wszelkiego rodzaju sprzętu i wszystkiego, czego tylko potrzebuje najechana strona. Przecież bijemy się za was, dlatego musicie dać. Nie możecie. Musicie. To całe rozdawanie pieniędzy na lewo i prawo skończy się dramatycznie. Już nie chcę się powtarzać, ale mówiłem o tym w jednym z pierwszych programów we wrześniu 2023 roku. Wtedy również byłem ruskim agentem. No to teraz jeszcze pokażmy tak szybciutko, jak wycofują się z rozdawnictwa kraje Europy. Pewnie też agenturalne oczywiście, a jakże. W czerwcu tego roku taką informację podawał portal bankier.pl. Ukraińcy z tego kraju są coraz większym wyzwaniem dla zachodnich społeczeństw,
Co więcej, w Niemczech zaledwie 1/4 z nich pracuje. Dlatego też rozgorzała dyskusja o odebraniu im zasiłków. Wcześniej mocno ścięła je Irlandia. Władze Irlandii podjęły decyzję o zmniejszeniu zasiłków dla rodaków Załęskiego, którzy pozostają bez zatrudnienia i przebywają na zakwaterowaniu finansowanym przez państwo, takim jak hotele, z zapewnionymi posiłkami zresztą. Na początku roku Irlandzki Centralny Urząd Statystyczny oszacował, że w kraju przebywa około 80 tysięcy mieszkańców tego kraju, uciekinierów z wojny, z czego mniej niż 18 tysięcy ma oficjalnie zarejestrowaną pracę, co stanowi mniej niż 1/4. Podobna sytuacja panuje w Niemczech. Nawet mimo organizacji specjalnych targów pracy, pracuje zaledwie 1/4 obywateli tego kraju, uchodźców. W Niemczech uchodźcy z tego kraju mają prawo do zasiłku obywatelskiego, który odpowiada zasiłkowi dla bezrobotnych i wynosi 563 euro miesięcznie dla osób samotnych oraz 506 euro dla osób żyjących w związkach. Standardowo takie wsparcie nie jest udzielane osobom starającym się o azyl, jak podaje portal Deutsche Welle. Według opinii München Merkur, no to taka kolejna niemiecka gazeta, wydawana w Bawarii, mieszkańcy tego kraju uciekający do Niemiec z terenów objętych wojną z Rosją często nie angażują się w obronę swojej ojczyzny ani nie podejmują zatrudnienia. Przyznaje się również, że zasługują co prawda walczący na pełne wsparcie, lecz ucieczka zdolnych do walki mężczyzn do Niemiec, gdzie ani nie pracują, ani nie bronią ojczyzny z powodu atrakcyjności tamtejszych zasiłków, nie przynosi korzyści ani obrońcom, ani lokalnym podatnikom. I teraz wyobraźcie sobie, gdybym powiedział takie słowo i wyciął na przykład w postaci szorca, że to jestem ja, że to mówię ja, a nie München Merkur, gazeta z Bawarii. No oczywiście ruski agent. Ale to są zdania w oficjalnej niemieckiej prasie zachodniej, tego kraju, który jest przecież największym stronnikiem, jak ogłasza Załęski, walczącego z Rosją, prawda? No i na koniec dane niemieckiego Federalnego Urzędu Statystycznego. Pokazują one, że coś tam w tych wielkich Niemczech nie do końca gra. Że imigranci w tym kraju rzadziej zarabiają na swoje utrzymanie poprzez pracę i dotyczy to aż 67% z nich. To mniejszy odsetek w porównaniu do niemieckich obywateli, spośród których ponad 3/4, czyli 76% ludzi w wieku od 25 do 64, czyli od 25 do 64 lat, czyli 34,5 miliona Niemców pracuje zarobkowo na swoje utrzymanie. No i co na takie postawienie spraw odpowiadają regionalni niemieccy miłośnicy mieszania się kultur? Że wynika to z braku znajomości języka. Nie wiem, czy jako Polak powinienem podpowiadać Niemcom, ale sądzę, że sytuacja zmieniłaby się natychmiastowo, gdyby odebrać wszystkim przybyszom socjal. No, uważam, że po takim postawieniu sprawy, czyli pracujesz, uczysz się języka albo wypad, większość przybyszów w pół roku umiałaby czytać Goethego w oryginale i to pisanego gotykiem albo recytować z pamięci króla Olch. Do czego bowiem doprowadza źle rozumiana pomoc, ta, która jest daleka od chrześcijańskiego porządku miłowania? No, nie chcę nic przesądzać, ale może do tego, o czym informuje najnowszy raport Poverty Watch z 2024 roku, wydany dzisiaj, w czwartek, przygotowany przez Polski Komitet Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu. Jakież wnioski płyną z tego raportu? Że 2,5 miliona Polaków żyje w skrajnym ubóstwie, a ponad 17 milionów poniżej minimum socjalnego. Według badaczy ma to być najgorszy wynik od roku 2015. Dotkliwie wzrósł też poziom biedy wśród dzieci, seniorów i osób niepełnosprawnych. Jak donosi Wirtualna Polska, najważniejszą informacją wynikającą z raportu jest to, że skrajne ubóstwo wzrosło w sposób dramatyczny. I tak jak w roku 2022 poniżej minimum egzystencji żyło 1 700 000 osób w kraju, tak w roku 2023 jest to już 2,5 miliona. I teraz, czy można z tymi danymi dyskutować? Autorzy twierdzą, że nie, ponieważ dane pochodzą z oficjalnych statystyk opublikowanych przez agendy krajowe i międzynarodowe. Kiedy rozumni ludzie mówili, że nie stać nas na rozdawanie kasy na lewo i prawo, że spełniliśmy już swój chrześcijański obowiązek przyjmując tutaj miliony ludzi, to znów byliśmy ruskimi agentami. No, my byliśmy, a ci nowocześni, fajno Polacy się z nimi po prostu tylko spotykali po mieszkaniach i knajpach. Taka to jest różnica.
Dziękuję, że decydujecie się wspierać moją czuwajową aktywność społeczną, która od dłuższego czasu, jak rzekłem, jak większość z Was dobrze wie, wybiega znacznie dalej niż sam internet. Wszystkie moje społeczne działania mogą być podejmowane z takim rozmachem i skutecznością dzięki Waszemu zaangażowaniu, dlatego jak zwykle kłaniam się Wam za to w pas, a szczególnie mecenasom tego społecznego projektu. Bez Was wszystko to by się nie udało i nie byłoby możliwe. Jeżeli ktoś z Państwa miałby natomiast życzenie dołączyć do zaszczytnego grona mecenasów, no i chce pomóc w mojej aktywności w ten właśnie sposób, ale przede wszystkim wierzy w to, że to, co wspólnie tutaj robimy, ma sens i jeszcze warto jest kontynuowania, to zapraszam do opisu filmu i pierwszego komentarza. Są tam wszystkie potrzebne informacje. Za życzliwość dziękuję. A na odchodne. Tak sobie myślę, że może zamiast tych 49 punktów dla szykowanych nam tutaj inżynierów, może lepiej byłoby otworzyć takie punkty dla kolejnej fali 2,5 miliona rodaków, którzy żyją w skrajnym ubóstwie. Może w końcu zaczniemy troszczyć się o siebie, co? Chociaż nie nalegam, bo przecież dlaczegoż bym miał? Wiecie, dlaczego kiedyś ojciec zaczynał jeść pierwszy? Pierwszy siadał do stołu? Ponieważ zazwyczaj ojciec w tamtych czasach pracował fizycznie, aby móc utrzymać dom. Musiał więc jeść, aby mieć siłę, by inni nie padli z głodu. Wiecie, dlaczego w samolocie, gdy następuje dekompresja, najpierw zakładamy swoją maseczkę z tlenem, a dopiero później nakładamy ją dziecku? Bo gdy sami się nie dotlenimy, możemy zemdleć. Umrzeć. I nie będziemy w stanie już pomóc nikomu. Szczególnie dziecku. Wiecie, dlaczego podczas wypadku najpierw opatrujemy siebie, a nie innych poszkodowanych? Bo jak się my wykrwawimy, to z pewnością już nikomu nie pomożemy. A wiecie, dlaczego na polu bitewnym opatruje się zupełnie przeciwnie niż w ratownictwie cywilnym, czyli najpierw najlżej rannych, a nie tych, co ciężko oberwali? Ponieważ lekko ranny jest szybszy i łatwiejszy do przywrócenia go do walki. A co to daje? To zwiększa szansę przeżycia innych ludzi w oddziale. Wiecie, jak to się nazywa? No, wy wiecie. Tamci niekoniecznie. Nazywa się to skutecznością wynikającą z logiki i natury. Nie szukajmy jej po stronie ludzi, którzy tak jak pani Ochojska twierdzą, że Polska jest coś winna Afryce, ponieważ importowaliśmy stamtąd awokado i ananas. Boże, widzisz i nie grzmisz. A może jest inaczej, grzmisz, ale jesteśmy zbyt próżni, aby to usłyszeć. Dziękuję za wasz poświęcony czas. Jest on dla mnie najcenniejszy. Do usłyszenia w sobotę i w niedzielę.